Oh god, z dnia na dzień jesteśmy coraz bliżej największego wydarzenia w roku, jeśli chodzi o świat wrestlingu, a to niestety oznacza czasami niezbyt dobry poziom tygodniówek. Jak już wspomniałem i do WrestleMania będę powtarzał, obecnie Raw i SmackDown ma skupić się tylko na podbudowie do WrestleMania i nic więcej. A to niestety sprawia, że czasami dostajemy segmenty i walki, które na dłuższą metę nie są ani ciekawe, ani nie wnoszą nic za wiele. Jednak pytanie powstaje, czy tak właśnie było podczas ostatniego odcinka czerwonej tygodniówki? Panie i panowie, ja nazywam się Seth Donners, What is Wrestling Auto Plus i minusy WWE Raw z 13 marca. A po więcej wrestlingowego kontentu serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Mamy ciekawe rzeczy zaplanowane przed WrestleManią, więc subujcie, aby ich nie przegapić. Dziękuję wam bardzo. Plus zapowiedź Hell in a Cell meczu. Wreszcie dostajemy potwierdzenie solowej walki pomiędzy Edge'em i Finnem Balorem. I to na WrestleManii, i to w stypulacji Hell in a Cell. Według początkowych planów ta walka miała się odbyć na Royal Rumble, jednak narzekać na przeniesienie nie powinniśmy, ponieważ i tak będzie to po prostu świetna walka. Ostatni raz jak Edge był w tej klatce z Rollinsem, dali jedną z najlepszych walk w tej stypulacji. Jeśli WWE będzie chciało i da wolną rękę tej dwójce, dostaniemy po prostu, jakby to Sheamus powiedział, banger. Prawie każdy członek Judgment Day będzie miał walkę na największej ze scen, prócz Priesta, co lekko boli, jednak, well, taki to biznes. Plus, Balor zateasował pojawienie się Demona i wyobraźcie sobie scenariusz, gdzie to widzimy Edge'a w gimmicku The Brood i Balora w gimmicku Demona. I to jeszcze w Hell in a Cell. Mój Boże, żadną zapowiedzianą walką na tę WrestleManię się aż tak nie jarałem. Plus, walka tag teamowa. I przechodzimy do wspomnianych rzeczy, w które w okresie WrestleManii nie przyjmują się najlepiej. Dostajemy zestawienie członków Judgment Day z Dexterem i Gargano i patrząc na to z boku, to wiele osób pewnie miało na to starcie lekko wywalone, ponieważ nic nie wnosi do żadnej historii. Jednak sama walka była naprawdę bardzo przyjemna. Dexter wreszcie mógł się bardziej pokazać w ringu i miał z kim, ponieważ pokaz siły z Priestem również był po prostu przyjemny. Wygrana Priesta i Dominika była raczej pewna, patrząc na ich pozycję, dlatego też sama walka bez większego zaskoczenia. Jednak dostali trochę czasu, każdy się pokazał, Gargano podbudowuje się przed powrotem do NXT, więc tak naprawdę każda strona wyszła tutaj na plus. Minus segment Brocka i Omosa. Gdyby samej walki było mało, to jeszcze dostajemy face to face, które nie wypada najlepiej. Trzeba przyznać, że widok Brocka, który musi patrzeć w górę, robi wrażenie, jednak nie zmienia to faktu, że sama walka po prostu nie ma prawa wyjść dobrze. Brock próbuje sprzedać powagę Omosa, to mu trzeba przyznać, jednak kiedy Omos nie może nawet wyrzucić Brocka nad trzecią liną i bestia sama musi się przerzucić, to chyba wiele mówi. Mam nadzieję, że naprawdę zjem swoje słowa i panowie coś ciekawego pokażą, jednak bądźmy szczerzy, nic wielkiego pokazać po prostu nie mogą. Plus Cody Rhodes kontra LA Knight. Muszę się do czegoś wam przyznać, wielkim fanem LA Knighta nigdy nie byłem, jednak z tygodnia na tydzień przekonuje on mnie do siebie coraz bardziej. Nie ma nie wiadomo jakiej pozycji, większość walk w tapie, jednak przy tym wygląda jak milion dolarów. Na mikrofonie mógłby zjeść niejednego main eventera, a program z Brayem pokazał, że nawet czasami jego przyćmiewał. Jeśli chodzi o walkę z Cody'm, to był to idealny przykład podłożenia kogoś pod pretendenta przed galą Premium Live Event i tak naprawdę nic więcej. Jednak ponownie, Knight dostał sporo ofensywy, pobawili się z Cody'm wiele ciekawych i niezbyt bezpiecznie wyglądających akcji, jak chociażby ten superplex, gdzie Knight prawie się ześlizgnął z trzeciej liny. Przyjemna walka, pchamy Cody'ego do WrestleManii, a LA Knight dostaje swoje 5 minut. Plus promo Rhodesa. Naprawdę rozumiem, dlaczego wiele osób ma problem z promami Cody'ego. W AEW też dało się to odczuć, że mimo innej składni zawsze są te proma tak naprawdę o tym samym. Jednak nie można mu odebrać tego, że dostarcza on te proma po prostu świetnie. Czuć miłość do tego, co robi, czuć emocje, czuć podbudowę do walki i przecież to tak naprawdę jest w tym wszystkim najważniejsze. Mała rzecz, jednak potrafi naprawdę wiele zmienić. Minus Bronson Reed kontra Elias. Czy Vince znowu bukuje budowę powiedzmy nowych gwiazd? Dlaczego Bronson dostaje squashy, które nie znaczą kompletnie nic? Nawet sprawiają, że ludzie prędzej czy później nawet będą mieć na niego wywalone, bo czemu mieliby w ogóle nie mieć? Elias od powrotu jest dosłownie szmacony, a Bronson wygrywa w niecałe 2 minuty i co? Ma tym zyskać coś? Czy nie dało się im dać powiedzmy 5, 6, 7 minut, gdzie obaj coś od siebie pokazują? Podbudowuje ich to oboje i daje poczucie powagi ich postaci. Elias wart jest teraz w tym rosterze dosłownie mniej niż zero i sam nie wierzę, że tak o nim mówię. Plus sytuacja Alpha Academy. Jestem naprawdę wielce ciekaw, gdzie zmierza program Alpha Academy i Maximum Male Models. No i chciałbym mieć takie powodzenie u kobiet, jakie ma Otis. Chłopak to czysty sex appeal i nie ma co się dziwić, spójrzcie na niego. W nadchodzącym filmie na kanale powiem, dlaczego rozpad Alpha Academy może być wielką szansą dla Gable'a. Jednak o tym
najprawdopodobniej jutro. Widać, że WWE ma jakiś pomysł na to, ponieważ nie dawaliby poszukiwaniom Otisa i ujawnianiom jego sesji zdjęciowej aż 3 segmentów. Zobaczymy, jednak widok uśmiechającego się Otiska to zawsze będzie wielki plus. No i ponownie, szansa dla Gable'a. Plus jakość produkcyjna. Mówiłem o tym już jakiś czas temu, jednak teraz ponownie trzeba to podkreślić. Jakość produkcyjna WWE poszła naprawdę w górę w ostatnim czasie. Na tej tygodniówce dało się to odczuć przy wejściach zawodników. Omos, stojący kilka kroków przed MVP i świetnie ustawiona kamera, pokazuje dosłownie giganta. Kamera wychodząca zza Owensa. To już kilka razy widzieliśmy, ale też trzeba to podkreślić. Wyglądało to naprawdę zarąbiście. No i oczywiście wejście samego Austina Theoriego, który wyglądał naprawdę świetnie. Czas od czasu trzeba takie rzeczy wprowadzać i WWE to robi, aby odświeżyć trochę wygląd tygodniówki w telewizji. Plus Austin Theory kontra Angelo Dawkins. Kolejna walka, która ma częściowo podbudować jedną osobę, która zmierza na największą galę w roku. Theory, o Jezu, prawda jest taka, że on jest obecnie dosłownie zmasakrowany po promie Cena i wygrana taka mu jest naprawdę potrzebna. I patrzcie, panowie dostali coś w okolicach 10 minut i każdy z nich pokazał się z naprawdę dobrej strony. Każdy dostał trochę czasu i wyszło to dobrze. Plus wynik podbudowujący Theory'ego, co mu teraz jest naprawdę mocno potrzebne. Nie dało się czegoś podobnego zrobić z Bronsonem i Aliasem? Nigdy nie zrozumiem tych squashy i w ogóle. Jednak chciałbym zaznaczyć jeszcze, jak bardzo ludzie mają wywalone w Dawkinsa. Przy wejściu cisza. W czasie walki, w momencie interakcji z widzami, tylko kilka głosów. Szkoda. Jednak to ponownie podkreślę, taki biznes i nie każdy znajdzie tutaj miejsce dla siebie. Zanim jednak przejdę dalej, serdecznie zapraszam na naszą grupę na Facebooku, gdzie znajdziecie nie tylko najnowsze newsy, wiele tematów do dyskusji, wiele ankiet, najnowsze wyniki, ale i również ponad 7000 osób chętnych do rozmowy na temat świata wrestlingu. Link do grupy znajdziecie w opisie, zapraszam serdecznie, mamy tam naprawdę zajebistą społeczność. Plus zapowiedź walki Rey Dominika. Powiedziałem o tym przy okazji plusów i minusów SmackDown, jednak wreszcie wszystko zmierza do walki ojca z synem na WrestleMania. O ile teraz Rey nie zgodził się na starcie, to i tak wszyscy doskonale wiemy, że do tego zmierza. To idealna okazja, aby Rey zszedł ze sceny i dał swojemu synowi odpowiedni kopniak, który pchnie jego karierę jeszcze bardziej do przodu. Minus Baron Corbin kontra Seth Rollins. Absolutnie rozumiem podbudowę walki Rollinsa i Logana na WrestleMania z pomocą Miza, jednak co tutaj robi zupełnie nic nie warte obecnie w WWE Baron Corbin? Widać, że federacja wraca do jego gimmiku spukanego o Corbina, który zresztą przyjął się wśród fanów naprawdę bardzo dobrze. Jednak póki tam nie dojdziemy, to nadal będzie to ten sam nudny i mocno monotonny Baron Corbin. Walka trwająca kilka minut nie dała nic Rollinsowi ani Corbinowi. Choć Rollins żadnej podbudowy nie potrzebuje, to nadal dało się to rozegrać trochę inaczej. Minus Bianca Belair kontra Chelsea Green. Podbudowa do walki Bianca kontra Asuka to naprawdę jedno wielkie WTF. Nie dość, że tydzień w tydzień mamy praktycznie to samo z wejściem Asuki przy ataku na Biankę, to jeszcze tutaj walka z Green dosłownie wyglądała jak katastrofa. Jej nickname, czyli Green, pasuje tutaj idealnie, ponieważ praktycznie każda akcja wykonana przez nią wyglądała jak coś, co adepci w Performers Center powinni robić. Albo było w zwolnionym telpie, albo 10 metrów od przeciwniczki. Poziom ringowy Bianki to lata świetne przed Green i to nie pomagało podbudowie walki na WrestleMania. A skoro o niej mowa, to Asuka tańcząca z tytułem i kompletna cisza wśród publiczności pokazuje, że to całe story jest po prostu niezbyt dobrze rozegrane. Dodatkowo, pamiętacie to moje stwierdzenie sprzed tygodnia w plusach i minusach? Daję sobie rękę uciąć, że przed WrestleMania zobaczymy tag team match pomiędzy Chelsea Green, Carmelo, a Bianca Belair i Asuką, no bo czemu nie? Patrzcie, no jasnowic normalnie, ja pierdzielę. Plus i minus Solo Sikoa kontra Kevin Owens. Minus może wiele osób tutaj zdziwić, jednak od razu powiem, dlaczego go daję. Daję go za Bloodline, które nie daje nikomu wygrać czy przegrać walki w normalny sposób. Tutaj pojawienie się Usos można powiedzieć, że lekko zabija momentum samego Solo, który nie powinien mieć większych problemów z Owensem, patrząc na jego postać od momentu debiutu w głównym rosterze. Jednak trzeba też podkreślić, że samo story na tym i polega, czyli na przewadze grupy Bloodline. Obstawiam, że za tydzień dostajemy już wielki team-up Samiego, Owensa i Cody'ego na Bloodline, szczególnie że zapowiedzieli pojawienie się Romana Reignsa. Sama walka, well, była okej. Okay. Nie było jakichś fajerwerków, jednak dało się to z ciekawością obejrzeć. Owens kolejny raz próbuje się zabić, a chowanie stołu przez Sikoa, aby wkurzyć publiczność, było po prostu świetne. Jak wspomniałem, wszystko prowadzi do wielkiego team-upu przeciwko Bloodline i stawiam, że zobaczymy to już za tydzień. Podsumowując, kolejny raz to powiem i pewnie nie ostatni, ten odcinek Raw kolejny raz po prostu dobrze podbudował WrestleMania, dając kilka dobrych segmentów, trochę dobrych walk. Jednak to, co nie
miało być powiązane z WrestleManią, lekko leżało. Moja osobista ocena tego show to 7 na 10. Największa gala podbudowana z wielką zapowiedzią Hell in a Cell, storyline pchnięte do przodu, jednak kolejny raz nic prócz tego ciekawego nie dostaliśmy. Show było dobre i świetnie utrzymuje hype na galę, jednak poza tym mamy lekkie braki. A wy jak oceniacie ostatni odcinek WWE w skali od 1 do 10? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach, jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na temat tej tygodniówki. A jeśli wam się ten film spodobał, to zapraszam serdecznie do zostawienia jakiegoś komentarza i łapki w górę. To naprawdę mocno motywuje do pracy i pomaga kanałowi. I jak zawsze, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym nasz kanał za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu. Jestem wam naprawdę niezmiernie wdzięczny. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.